Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościo X.pl Katarzyna Koczwara z Urzędu Miejskiego, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Zgadza się, Kasiu? Tak, witam wszystkich. Tak, ja pozwolę sobie, ponieważ no nie będziemy mówić per pan, pani, ponieważ pan znamy się i jesteśmy na ty, dlatego też zaproponowałem Kasiu. Ale chciałbym tak, dzisiaj porozmawiać trochę zawodowo, ale też trochę poza zawodowo. Chciałbym poznać trochę filozofię twojego życia albo filozofię życia, jaką stosujesz w swoim byciu, że tak to nazwę, dość szumnie. Powiedz mi, bo pracowałaś w wielu różnych miejscach, w wielu różnych miastach, to był przed Cieszynem i Wisła, i Skoczów, i Ustroń. Cały czas twoje życie zawodowe koncentrowało się wokół dziennikarstwa, wokół bycia często rzecznikiem prasowym. Które z tych doświadczeń, które do tej pory miałaś zawodowych, było jakimś takim największym wyzwaniem albo najwięcej cię nauczyło? No tak naprawdę to faktycznie, czyli ten pierwszy mój wybór życiowej ścieżki po skończeniu studiów socjologicznych w taki naturalny sposób się gdzieś tam mnie ciągnęło do dziennikarstwa, więc i też wydawało mi się, że socjologia tak naprawdę daje po prostu dobrą podstawę do tego. Moje początki akurat dziennikarskie to był Kraków i Gazeta Krakowska, natomiast jakbym miała powiedzieć już tutaj w momencie, kiedy wróciłam na Śląsk Cieszyński, to bardzo dużo mi dała współpraca z Wojtkiem Czcionką w czasach, kiedy on tworzył Gazetę Codzienną. Zawodowo myślę, że też najwięcej wyzwań, ale też takiej organizacji po prostu tej przestrzeni, to czasy mojej obecności w Dzienniku Zachodnim. Szczególnie, że ja trafiłam do Dziennika Zachodniego, do tej naszego cieszyńskiego oddziału w bardzo takich szczególnych warunkach jakby dla oddziału bielskiego, bo tak naprawdę przez kilka miesięcy z Jackiem Drostem ciągnęliśmy cały region tylko w dwójkę, więc był to czas bardzo intensywny i ta organizacja i zarządzanie czasem były bardzo ważne. Na polu dziennikarskim też bardzo dużym wyzwaniem dla mnie była praca w Radiu Bielsko, szczególnie, że podejmując to wyzwanie, szybko się okazało, że poza pracą reportera z terenu, gdzieś tam przygotowywana byłam również do czytania serwisów informacyjnych i to była wielka przygoda, żeby się z tym zmierzyć. Połączeniem pasji, chyba dlatego to wyzwanie, mam takie poczucie, że mi wyszło, jeżeli chodzi o te pierwsze kroki w byciu rzecznikiem prasowym, no to niewątpliwie Puchar Świata w Wiśle i wszystko to, co towarzyszy organizacji tak dużej imprezy międzynarodowej. A jak się pracowało na przykład ze sportowcami w tej chwili? Bardzo dobrze, no ale to też jakby tak jak już wspomniałam, to jakby wynikało, myślę, że w dużej mierze z moich zainteresowań sportowych. A w przypadku skoków to pasji, którą zaszczepił we mnie tata i dużo wcześniej niż ja się pojawiłam na skoczni jako pracownik, to bywałam tam jako kibic po prostu, więc czerpałam też z tego. Ja gratuluję oczywiście wywiadu z Adamem Małyszem. Ostatnio sobie go przeczytałem i powiem ci, że jest to jeden z niewielu wywiadów z tym sportowcem, no, który jest tak ciekawy, bo on podejmuje nie tylko wątki sportowe, ale też pozasportowe. I chyba trudno było wyciągnąć pewne rzeczy od Adama wtedy. Mówisz o wywiadzie, podejrzewam, że z końca kariery, kiedy jeszcze nie ogłosił, że kończy, ale już generalnie wiedział. Bo tych wywiadów jakby faktycznie mieliśmy więcej, więc jakby z kontekstu wnoszę, że to o ten wywiad chodzi. Nie wiem, czy trudno. Jakby znowu z Adamem jest sytuacja szczególna, że my się znamy właśnie jakby stąd, że jesteśmy oboje z Wisły. Chociaż było tak, że chyba z mojej rodziny najpóźniej mnie poznał. Ale gdzieś tam faktycznie zawsze nie było tej formalnej jakby relacji między nami. Ja sobie też zresztą zawsze ceniłam to nawet jakby teraz. Do dzisiaj tak jakby obowiązuje, że na coś się umawiamy, ja pewnych granic nie przekraczam. On też jakby wie, czego się może po mnie spodziewać. To jest jedna z tych znajomości, które jakby zawsze aspekt ten prywatny był dla mnie ważniejszy niż zawodowy, więc nawet jeżeli dostawałam, mówiąc jakby tak trochę kolokwialnie, zlecenie na wywiad, a Adam mi powiedział, Kasia, teraz nie,
to ja nie drążyłam, nie dobijałam się, wiedziałam, że jak będzie miał przestrzeń, to po prostu dostanę sygnał i to zrealizujemy, więc myślę, że tu jest jakby, z nim nie miałam takiej trudności, jakby to, ale to wynika po prostu z tego, że to podejście troszeczkę oboje mamy inne, natomiast mogę no jakby odnieść się do jednego z ważniejszych, a na pewno większych wyzwań zawodowych, jakie miałam, jeżeli chodzi o wywiad ze sportowcem, to był wywiad z Andrzejem Gołotą. I to podwójnie było dla mnie trudne, ponieważ absolutnie jego dyscyplina sportu nie jest w ogóle jakby w zasięgu moich zainteresowań. A dwa, to jeszcze usłyszałam, że on nie znosi dziennikarzy, w ogóle no będzie ciężko. Przyszła tutaj młoda, kompletnie nieopierzona dziennikarka. Usłyszałam, że mam 5 minut i mam w ogóle nie pytać o Adamka, bo to było przed walką z Adamkiem. No i do dzisiaj mam to nagrać. To jest najważniejsze, prawda? Bo to jest aktualność, to jest to, co teraz najbardziej interesuje wszystkich. Mhm. Tak, natomiast no, tam akurat ta rozmowa się potoczyła tak, ja do dzisiaj mam to nagranie, bo sama czasami w to nie wierzę, gdzie oczywiście wątek Adamka wypłynął, a to nie dlatego, że ja zapytałam, tylko po prostu pan Andrzej sam miał potrzebę o tym porozmawiania. Natomiast mało kto wierzy w to, że naprawdę rozmawialiśmy o wielowyznaniowości Śląska Cieszyńskiego, a dla mnie wyzwaniem było przede wszystkim to, że skonfrontowałam się z syndromem boksera, czyli faktycznie widziałam to przesunięcie czasami w czasie myśli czy odpowiedzi na pytanie, które zadałam. Okej, okay. Przenieśmy się na chwilę ze strefy sportu i wyznań do Cieszyna. Tutaj zajmujesz się zupełnie czymś innym. Jak przebiega współpraca z panią burmistrz? Ja sobie bardzo chwalę, mam nadzieję, że pani burmistrz również. Tak, zaraz połączymy się z panią burmistrz i zaraz okaże się, jak wygląda to z drugiej strony. Tak. Żartuję, może w odcinku dodatkowym. Warto weryfikować, ale ja z mojej perspektywy bardzo sobie cenię i no i z wielką radością chodzę do pracy, ale też dla mnie jest to też taka fajna sytuacja po raz tak naprawdę pierwszy w dłuższej perspektywie, że pracuję w mieście, w którym mieszkam. I to też jakby pozwala trochę inaczej organizować sobie to życie zawodowe, ale też dla mnie to jest też bardzo duży element tego, że od 5 lat mieszkam w Cieszynie i coraz bardziej tutaj sobie te swoje przestrzenie urządzam. I wspomniałaś o organizacji życia zawodowego. Takie coś przed chwilą wybrzmiało. Ty w ogóle jak tak patrzę na przykład na twoje portale społecznościowe, na jeden z nich, to myślę, że całkowicie albo bardzo dobrze sobie radzisz z równowagą pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jak ty to robisz, że taki balans udaje ci się osiągnąć? Ojej, no to jest, myślę, że nie zawsze się udaje, ale to jest jakby coś, co faktycznie jest dla mnie ważne i o co gdzieś tam staram się dbać. No to a co jest dla ciebie ważne w życiu? O co starasz się najbardziej dbać? Bo to jest chyba dla mnie kluczowa kwestia tej rozmowy. Przede wszystkim robić to, co lubię, robić to, w czym się odnajduję, pod czym się mogę też podpisać, to zawsze było dla mnie ważne. Musiało być miejsca, które przestawały być w zgodzie ze mną na różnym jakby szczeblu i jakby z różnych względów. No w dłuższej perspektywie gdzieś tam się okazywało, że po prostu nasze ścieżki się rozchodzą i moja idzie gdzie indziej i nią podążałam. Myślę, że też taka duża ciekawość i otwartość na doświadczanie, na nowe rzeczy. Ja też staram się cały czas uczyć i to od pewnego momentu już nie są tylko rzeczy stricte związane z tym, co może mi się przydać w pracy zawodowej, bo te tematy dziennikarskie, PR-owe, marketingowe to były gdzieś tam te moje pierwsze może wybory, jeżeli chodzi o poszerzanie horyzontów. Natomiast teraz są jakby jest takie więcej przestrzeni na rzeczy, które mnie cieszą poza pracą i które gdzieś tam tą codzienność wypełniają również, jeżeli chodzi o jakiś tam czas wolny, czy moje pasje, czy poszukiwanie jakby też tych przestrzeni, w których się mogę realizować poza pracą. Więc myślę, że to jest... Ja muszę zapytać o te trzy rzeczy. Biodanza, o której przeczytałem i nie wiem do końca jeszcze, co to jest. I o podróże i na przykład o haft krzyżykowy, bo to też jest to coś, co... I w ogóle o rozwój, to takie jest szumne słowo, ale gdybyś mogła powiedzieć właśnie o swoich pasjach, bo to pomaga później zbilansować życie prywatne i zawodowe.
No ja myślę, że bez tych pasji w którymś momencie się po prostu wypalamy i gdzieś tam ta głowa za bardzo będąca tylko i wyłącznie w pracy jest zbyt obciążona i to przestaje się gdzieś tam spinać i przekłada się na naszą i efektywność i kreatywność. No moja ścieżka zawodowa nigdy nie zamykała się w pracy, która jest jakby typowo gdzieś tam wymierzona na etat 8 godzin do domu, zamykam komputer czy biurko i się odcinam, więc tym bardziej gdzieś tam o tą równowagę i wietrzenie głowy muszę dbać i takim elementem na pewno są podróże. W mniejszej perspektywie, czy takiej bliższej, no to wędrówki górskie i gdzieś tam szukanie tej równowagi po prostu w kontakcie z przyrodą i to jest coś, co mam zaszczepione tak naprawdę od dziecka, pewnie okoliczności wychowywania się w Wiśle temu gdzieś tam pomogły. Kolejne rzeczy to są już takie moje poszukiwania. Biodanza to jest... Nie mylić z tak. Bionanzą i z bonanzą. Co to jest? Tak największym chyba skrócie, albo też jakby moja interpretacja biodanzy, to jest na pewno przede wszystkim praca rozwojowa z ciałem i emocjami poprzez ruch, poprzez taniec. Dla mnie przede wszystkim jest to spotkanie z drugim człowiekiem, to jest też spotkanie ze sobą w kontakcie z drugim człowiekiem, ale też z grupą, bo jakby bardzo ważne w biodanzie jest to, że jest to grupa. Jest bardzo dużo doświadczania, jest bardzo dużo czucia, jest dużo emocji i co jest dla mnie ważne jako osoby, która pracuje z ludźmi, która dużo mówi, w biodanzie się nie mówi. W biodanzie się okazuje, jest dużo gestów, jest dużo gdzieś tam tej takiej niewerbalnej komunikacji. No i to jest na przykład jedna z tych dróg, która myślę, że mnie balansuje. Ale tak, bo życie to nie jest tylko dobry dzień i dobre dni i sukcesy, są też trudności. Jak ty sobie radzisz z trudnościami, ze stresem, nie wiem, z tym okresem, który mieliśmy i mamy do tej pory, w dużym stopniu cały czas mamy ten jakiś tam stres czy trudność. Jak ty sobie radzisz z pokonywaniem trudności albo w ogóle z obcowaniem z trudnością? No myślę, że przede wszystkim zgoda na to, że one są. Oczywiście tego się trzeba nauczyć i moje jakby praktykowanie jakby, czy zachowywanie się w takich sytuacjach to jest wypadkowa tego, co przeżyłam i z czym się musiałam zmierzyć w przeszłości. I myślę, że w momencie, kiedy jakby różne trudne sytuacje gdzieś tam przeżyjemy i zobaczymy, że z perspektywy czasu bardzo dużo mogły wnieść, zmienić i pokazały inne perspektywy, no to w momencie, kiedy odrabiamy tą lekcję i poświęcamy temu trochę uwagi, no to możemy z tego wyciągnąć wnioski i w przyszłości trochę łatwiej jakby się odnajdywać w takich sytuacjach. Ja się nauczyłam, że jak jest gorzej, to akceptuję ten stan. Staram się przyjąć, że jak jest dołek, to okej, zauważam go, jestem w nim, natomiast przynajmniej nie kopię już głębiej i to czasami wystarczy. Ale też nie uciekam od trudniejszych emocji czy stanów. No jakby pozwalam sobie, jeżeli pojawia się smutek, czy niepewność, czy jakieś wątpliwości, to przyjmuję, że to jest ten moment, kiedy powinnam temu poświęcić jakąś tam swoją uwagę. I żyjesz tu i teraz, tak? Taką masz uważność. Tak, ale nie tylko. No, oczywiście jakby mam swoje plany, mam jakieś cele, które sobie staram też wyznaczać. Natomiast staram się właśnie na przykład ta historia, która się teraz wydarza, czy to, z czym uczestniczymy, jeżeli chodzi o pandemię, to wydaje mi się, że życie tu i teraz i nie wybieganie za daleko w przyszłość, zważywszy na to, że utraciliśmy w dużej mierze jakby wpływ na nią i gdzieś tam jest ona nam bardzo zewnętrznie dyktowana, czy warunki, w jakich mamy żyć, no to życie tu i teraz i wyciąganie z tej codzienności jak najwięcej dla siebie dobrego, też uważność na to, czego po prostu potrzebuję w danym momencie, to jest na pewno coś, co mi bardzo pomaga. Uważność na to, co jest teraz ważne w danym momencie, tak? Czyli to tak, relacje? No, to jest kwestia czasami uświadomienia sobie, że po bardzo intensywnym dniu w pracy, gdzie, nie wiem, no, był taki moment, że ten najazd mediów na Cieszyn był bardzo duży, no to ja się konfrontowałam z tym, że wracam do domu i nie mam ochoty z nikim rozmawiać. I pozwolenie sobie na to, że potrzebuję ciszy. To są momenty, kiedy gdzieś tam podejmuję decyzję, czy dzisiaj mam siłę na trening, czy może jednak wieczór z książką to jest coś, co mi jest bardziej potrzebne. Uważność, myślę, że też pewna troska o siebie, ale niekoniecznie pobłażliwość. A co to znaczy troska o siebie, a niekoniecznie pobłażliwość?
Właśnie myślę, że to jest to stawianie też granic czasem naszym najbliższym, prawda? Że gdzieś tam pokazanie, że jestem na tyle, ile w danym momencie mogę być, ale też moje potrzeby są ważne, więc czasami ja mam takie chwile, że potrzebuję pobyć sama i myślę, że moi najbliżsi już się tego nauczyli i też dają mi na to przestrzeń. To cieszę się, że mogliśmy spędzić parę chwil ze sobą rozmawiając. Bardzo Ci dziękuję za tak przybliżenie, wiadomo, w telegraficznym skrócie, bo czas programu jest ograniczony. Tej Twojej, można to nazwać tak szumnie, jeszcze raz użyję tego stwierdzenia, filozofii życiowej, bo ona chyba pomaga... Nie moja, ale warto gdzieś tam, jeżeli może kogoś to inspirować, to będzie mi miło, natomiast... No tak naprawdę to jest jakaś ścieżka, która jest wypadkową moich wyborów oczywiście, ale też okoliczności i no mam to duże szczęście trafiać na fajnych ludzi, z którymi przychodzą do mnie również ciekawe doświadczenia i aktywności. Ja dowiedziałem się z pewnych źródeł o takim jakimś twoim słoiczku na zakończenie roku. Czy mogłabyś zdradzić, tak kończąc program, o co chodzi ze słoiczkiem na koniec roku? No to jest też mój sposób na tą uważność. No nie, może nie tyle mój, bo on tam gdzieś sobie po świecie krąży. Jest to jedna z form dziennika wdzięczności. To jest takie faktycznie zapisywanie na karteczkach z konkretną datą czasami fajnych spotkań, czasami fajnego wydarzenia. W danym roku czy w danym miesiącu, tak? Danego dnia, tak naprawdę ja zapisuję akurat konkretnie z datą konkretnego dnia, to jest czasami zapis całego dnia, czasami to jest tylko jakiś tam fragment. W każdym razie to jest coś, co chciałabym zapamiętać, co się wydarzyło fajnego, za co jestem po prostu wdzięczna, co doceniam i cieszę się, albo mnie to po prostu cieszy, że się wydarzyło. No i mam taki rytuał faktycznie od 3 lat, że w Sylwestra słoik jest opróżniany i karteczki są czytane i nawet w takich najtrudniejszych gdzieś tam momentach, a miałam taki rok, że raczej bym go określała jako parszywy, mówiąc zupełnie wprost, no to karteczki w Sylwestra pokazały, że miał swoje momenty i tych momentów miał naprawdę dużo, więc to jest dla mnie taka forma trochę podsumowania roku, gdzieś tam właśnie tymi pozytywnymi bodźcami, fajnymi też spotkaniami czy ludźmi, którzy gdzieś tam pojawili się, bo takie rzeczy też odnotowuję. No i też taka, myślę, bardzo dobra energia w to wejście w nowy. Tak, tym bardziej, że często właśnie nie uświadamiamy sobie, że dany rok obfitował jednak wiele bardzo dobrych chwil i pozytywnej energii, która gdzieś tam była związana z ludźmi czy z miejscami, gdzie byliśmy. Prawda? I takie przypomnienie nagle może być zaskoczeniem, że w sumie, tak jak powiedziałaś, rok wydawał się być parszywy, aczkolwiek te karteczki w tym słoiczku wskazują na to, że wcale tak nie było, prawda? Więc ja ten pomysł bardzo chętnie z niego skorzystam i może sobie będę robił tak to miesiąc. Dobrze. Wiem, że są różne formy, wiem, że są biura, w których na przykład pracownicy się też tak jakoś wzajemnie wspierają czy pokazują sobie swoje małe sukcesy. Ja lubię patrzeć, ja mam w ogóle ten słoik w kuchni, więc jak gdzieś tam widzę, jak on się zapełnia i to też jest fajny proces, bo to jest jakby takie już myślenie o tym, że w Sylwestra będzie co czytać, ale nie ukrywam, że zdarzały się takie momenty, że gdzieś tam w jakimś większym kryzysie otwierałam wcześniej i losowo wyciągałam jakąś karteczkę właśnie po to, żeby ten impuls do fajnych wspomnień uruchomić. Mhm. I poprawić sobie też trochę nastrój, myślę. No, oczywiście. A kot jeszcze póki co nie zagląda do tego słoika, nie miesza i nie próbuje wyciągnąć karteczki. Kot jest tylko od 2 lat cichym obserwatorem momentu, kiedy karteczki są wysypane i czytanie się odbywa. Dobrze, to w takim razie zapytam Cię na zakończenie, bo zaczęliśmy od spraw zawodowych i też chciałbym taką klamrą skończyć. Co czeka Cieszyn w najbliższym czasie? Ojej, no myślę, że bardzo dużo rzeczy, bo mamy jednak cały czas nową rzeczywistość, dużo rzeczy się zmienia i też staramy się na to jakby cały czas reagować, odpowiadając na oczekiwania mieszkańców. No ale czeka nas trochę trudnych decyzji, czy zmierzenie się z takimi wydarzeniami, jak w najbliższej już perspektywie, że powinniśmy świętować Święto Trzech Braci, a tego nie będzie. Czekamy na ten moment, kiedy spotykamy się z naszymi przyjaciółmi z czeskiej strony na moście będziemy mogli już swobodnie funkcjonować jak jedno miasto, jak do tej pory, ale myślę, że to wszystko, co na nas gdzieś tam spadło zewnętrznie, czy jakby bardziej na poziomie decyzji rządowych,
czy wojewódzkich. No to jest ta rzeczywistość, która gdzieś tam porządkuje teraz nasze funkcjonowanie i też na to cały czas się gdzieś przygotowujemy czy reagujemy. Ale mam nadzieję, że ten przede wszystkim czeka nas powrót do spotkań, do normalnych kontaktów, do naszych utraconych aktywności. To się gdzieś tam już widzę, zaczęło na szczęście, że już można pójść na kawę do ulubionej kawiarni czy zjeść posiłek siedząc w ogródku letnim. Tak. Ja ale przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa i pamiętaniu o tych. Oczywiście, to jest kluczowa sprawa wszędzie. No ja mam nadzieję, że to nasze życie kulturalne, bo to jest też coś, za czym ja bardzo tęsknię, czyli jakby koncerty, wydarzenia, te wszystkie okazje, w których tak naprawdę i obcujemy z kulturą, ale przede wszystkim ze sobą, że będzie tego coraz więcej. Mam nadzieję, że czeka nas również jakby pozytywne wyciągnięcie wniosków z tej izolacji. Ja sama gdzieś tam staram się gdzieś właśnie chyba może bardziej jakościowo obserwować różne moje kontakty, czy w ogóle po prostu moją codzienność. No mam nadzieję, że wszyscy też trochę wyciągniemy wnioski i oczywiście na taką sytuację nie jesteśmy się w stanie chyba w pełni przygotować i ją zaplanować, natomiast no myślę, że wyjdziemy z tego, mam nadzieję, silniejsi i bardziej otwarci na takie zmiany, bo to jest oczywiście jakaś zmiana. Oczywiście, tak. No jakby bądźmy otwarci, no i nie dajmy się też chyba zwariować i zastraszyć. O, bardzo ładna puenta, nie dajmy się zwariować, nie dajmy się zastraszyć i wyjdźmy z tego, proszę Państwa, silniejsi. Bardzo dziękuję. Katarzyna Koczwara była naszym gościem. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze kiedyś wrócić do rozmowy, bo na pewno wiele wątków nie zostało poruszone, a ja bardzo chciałbym, ale też zostawmy sobie przestrzeń na kolejne odcinki. Bardzo dziękuję. Katarzyna Koczwara była naszym gościem.